Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Krzysiek, a to kolejny odcinek z serii Outlast, dokładnie tak. I jesteśmy w tym samym miejscu, w którym zakończyliśmy poprzedni odcinek. Jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu, mieliśmy już stąd wychodzić, ale winda zjechała niestety niżej. Jesteśmy właśnie w tym miejscu, w którym widzicie, a więc lecimy dalej. Nie wiem, co tutaj nas czeka, no ale zobaczymy. Możliwe, że spotkamy tego World Raider osobiście. No nie. Tam już jest światło, może ja w końcu stąd wyjdę. Tutaj coś jest. Sprawdźmy. Co to jest? Oto i pole morfogeniczne. Kilka linijek matematycznego algorytmu przeprogramuj nas. Zmień w nocne zjawy, kilka liczb na tablicy, dajcie mi piłę i parę godzin sam na sam z ciałem doktora Wernickiego, nie wiem jak to się czyta, jestem mu coś winien. Matma, już stąd wychodzę. Tylko sprawdzę, czy nie ma to żadnej baterii. Albo jakiegoś dokumentu, chyba nie. Dobra. W takim razie idziemy. Cóż, tutaj możemy coś znaleźć, a ja zawsze idę jeszcze w Explore sprawdzić, czy czegoś nie ma czasem tutaj. Chociaż szczerze wątpię. No chyba tu nic nie ma. Dobra, wychodzę stąd. Co tu się mogło stać? Kurczę, to jest zupełnie... What the fuck? Oh fuck, on mnie bije teraz! Aha. O lol. Umarłem? O Jezu. Dobra. Nie ogarnąłem, bo... On ten duch mnie nigdy nie bił. A teraz tak nagle, to nie wiedziałem o co chodzi. Dobra. A tu jest ten duch, tak? Chociaż nie. Nie. Nie wiem, gdzie mam iść. Muszę chyba po prostu uciekać. Och, kurde, co ja mam teraz zrobić? Jezu. What the fuck? Oh, fuck. Tak! O tak, materiał to dopiero będzie, że... O! Tak! Jest! Fuck yeah! Umarł, śmierć żołnierza. I tak właśnie skończyłeś, rozdarty na strzępy od wewnątrz, z widokiem na swój szpik rozbryzgany na ściany. Z jednego piekła udało ci się uciec, Chrisie Walkerze. Boże, mam nadzieję, że nie przyszykowałeś kolejnego. Piękne to było. Koniec z nim. Duch. Kurczę, po naszej stronie, jak widać, trochę tutaj. Teraz to już jestem spełniony, już się nie boję. Już się niczego nie boję, mając świadomość, że grubas nie żyje. Dobra. Robimy cały czas explore, szukamy baterii. A ja czy się czasem nie wracam? Wracam się, no właśnie. Ja powinienem teraz iść do przodu. No dobra. To było coś pięknego. Jak on wtedy tak pięknie go rozerwał na strzępy. Dobra. Tego ducha tutaj jak widać nie ma. Ale to jest zamknięte. Zaraz ogarniemy co i jak. Tutaj zamknięte. Czy
Chyba jednak musiałem tam iść. Ten duch chyba właśnie chciał, żebym się wrócił. No ale zobaczymy. Wiem, że ten duch to Wall Rider, ale jakoś wolę. Jakoś łatwiej mi się duch mówi niż Wall Rider. O Boże, ze szczęścia rozdarłem sobie gardło. To było zamknięte tutaj. O fuck. To jest... ten Wernicke. Na pewno. Proszę. Kurde. Że mam mu pomagać? Co to jest? Nie wiem, w którą stronę mam teraz iść. Jezus Maria. Nie wiem, czy teraz mam się wrócić, czy... Nie wiem. Ale co to miało być w ogóle? Dobra, może teraz się nam otworzy. Nie, bo po co? Dobra, trudno. W takim razie znów się muszę wrócić. A on coś zanotował? Chyba nic. No dobra. Kurczę, dziwne, że mu teraz pomagamy, ale w sumie ten Billy, czyli ten Wall Rider, to... jednak sprawia tutaj problem. Teraz to cały czas będziemy musieli przy nim uciekać, bo podczas całej gry kilka razy go spotkaliśmy, ale nic nam nie robił, a teraz tak zaskoczył mnie trochę. Czyli on teraz będzie, chyba tylko przed nim będziemy teraz uciekać. Tak mi się wydaje. Bo tutaj chyba żadnych wariatów nie mam. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo tego Wall Ridera jakoś się nie boję, bo on nie wygląda jakoś straszno. Kurczę, no w takim pomieszczeniu no musi coś być przecież. Jedna chociaż bateria albo jeden dokument. Jedna malutka rzecz. Naprawdę nic tu nie ma? Smutek trochę, ale dobra. Idziemy w takim razie dalej. Będę przeszukiwał każde pomieszczenie, więc sorry, jeśli będzie to was zanudzać, ale ja chcę tutaj uzbierać wszystko, co możliwe. Wiem, że na pewno minąłem już miliard baterii podczas całej gry, ale... co z tego? Baterie tutaj nie są ważne, te dokumenty to są dla mnie ważne, bo no bo to są osiągnięcia na Steamie, a ja jakoś chciałbym je odblokować. A ja tu byłem, czyli się wracam znowu. Tutaj też byłem, a tutaj? Tu nie byłem. Serio, tyle pomieszczeń. Aha,
szafka. Jakaś dziwna. Aha, do... nie, to... kibel. Dobra. Bo się on tak zamknął i to wyglądało, jakbym się w szafce zamykał. Patrzcie, ja tak stałem przed tym i myślałem, że to przed jakąś szafką stoi. Dobra. Ojeju. Dokąd ja mam iść? Tutaj każde pomieszczenie wygląda tak samo. Tutaj zdaje się, że byłem. Można się pogubić. Tutaj wszystko. Stąd chyba przyszedłem właśnie. Tu? Nie, o kurde duch. Ups. O fuck. Pewnie się. Po co się śpieszysz? Dobra. Aj, kurde. Co on ze mną robi? On we... on mnie dusi jakoś? Nie wiem. O, no dobra. Trudny jest. Trudno przed nim uciec. Na pewno. Tutaj nic właściwie... tutaj nic nie znalazłem. Więc mogę... bez upitalania się biec przed siebie. Czemu on nie zamyka tych drzwi, powiedzcie mi? Bo nie rozumiem. Dobra, lecimy. Jeśli on jest blisko nas, to się robi właśnie taki zamglony ekran. Nie wiem, czy to coś da, ale dobra. Tutaj. O, dobra. Oczyściło nas. Nie wiem, czy tu? Nie, tutaj jest zablokowane. Idziemy ciągle przed siebie. Pewnie nagram też ten dodatek, który... zamknę za sobą drzwi lepiej. Który też mam. O kurde. No jakoś nigdy nie ciągnęło mnie, żeby nagrywać w ogóle tego Outlasta. O. Assembler komory zasilania. Molekuły prototypu. Niewiele pamiętam z artykułu o nanotechnologii. Przecież masz wszystko tutaj. A nie, dobra, nieważne, dobra. Które czytałem, nieważne. I pewnie po pijaku. Nie mam wystarczającej wiedzy, by móc to zniszczyć, ale tu chodzi o Billy'ego. Trzeba go znaleźć, zabić, zakończyć to. Dobra. Co to za miejsce? Mamy dokumenty. Co? System awaryjny nie jest aktywowany, nie może zostać włączony. O kurde! To z dokumentacji medycznej Billy'ego wynika, że ma 23 lata. Co z niego zostało, wygląda na co najmniej 50 lat bestialskich okrucieństw. Zabicie go to akt miłosierdzia. No, w sumie racja. To jak jakiś hentai wygląda. Ale dobra, lecimy. Lecimy do góry. Ech, ten duch gdzieś tutaj ciągle na mnie czeka. Tutaj jest zamknięte. Tutaj niestety na górze nic nie było. What? Wariat! Co ty tu robisz? Nie wiedziałem, że jeszcze spotkam w tej grze jakiegoś wariata. What? W tej kuli to chyba już nic nie zostało. Z tego gościa, co tam był. Czemu on tak spokojnie otwiera te drzwi teraz? A przedtem się, kurczę, rozwalał je właściwie. Co znowu? To płuca Billy'ego Hope'a. Jego wątroba, respirator, maszyneria wielkości boiska do piłki nożnej, który utrzymuje przy życiu obłąkanego. Dobra. On musi umrzeć. No musi. Tylko jak ja mam aktywować tamten cały system? O, jest dokument.
ja wam zapomniałem chyba pokazywać to wszystko. Dobra, środki, coś tutaj. Dobra, lecimy dalej, tutaj już więcej nic nie ma. Mam nadzieję, że dzisiaj już to skończy. Dobra. Chyba w ten sposób to aktywowałem. Przynajmniej mam tu nadzieję. Odetnij dopływ prądu. Coś jeszcze mam zrobić? O kurde, on tu jest. Ojejku. Biegnij, biegnij, chłopie. Nagrywaj to wszystko. Tutaj nic, tutaj dobrze, że nie zamknąłem, bo bym stracił dużo czasu, ale tutaj zamknę za sobą. Czy to znaczy, że ja już mogę tutaj walnąć to? Nie. To co ja, to co teraz? Że na górze znowu coś jest. Bo on mnie chyba cały czas goni. To nie było otwarte. Ten duch może to omijać? Chyba tak. O! Wrócił jego nawyk rozwalania drzwi. Ojejku. Teraz biegnę gdziekolwiek, byleby przed nim uciec. Dobra, chyba dał mi na chwilę spokój, ale nie na długo. Jezu, jak to wysoko. Jeszcze wyżej. Dobra, chyba muszę przeskoczyć. Uff, dobra. O kurde. No grubo. Czuję, że zaraz padnę. Albo nie, dobra. Uratowało nas to miejsce. Papa, kurczę. Jak będę musiał tam wrócić, to będę miał przerąbane. Proszę bardzo. Okej. Okay. Rozwalaj te kabelki. Dobra. O, słyszymy, że umarł. On tam na nas będzie czekał, nie? Tutaj nie ma nic? Nic, dobra. O, jejku. Lecimy w takim razie dalej. Chyba było zapisywanie, co nie? Chyba tak. Dobra, teraz już wiem, co mam robić. Teraz muszę tam łapkę przyłożyć. O, fuck! Tego nie mogłem uniknąć. O kurde! Przecież jak tu jest wysoko! O Jezu, no wątpię, czy by to przeżył. O Jezu. Jeszcze biegać możesz. Ty to jesteś hardcore. Rampage. Wątpię, że to coś da. Mam nadzieję, że jakoś mi to pomogło. Dobra, szybko schodzimy na dół i przykładamy tą rączkę. Zabijamy Billiego. Zabijamy. Gdzie on był? Tu. Nagrywaj. No właśnie. O, fuck. Ale przecież cię zabiłem. No daj mi spo... On we mnie wszedł. Tam widzimy już tam szczątki jego. Ale umarł, nie żyje. Koniec.
Wszystko nagrane. Dobra. Billy nie żyje, Wallrider i Chmara, cokolwiek by to nie było, odeszli razem z nim. Nieważne, czy uda mi się uciec, czy może zginę. Cokolwiek się stanie, będę wolny. No. Ojej, tutaj. My już ledwo żyjemy. Oja. Kurczę, jeszcze bez tych palców tu jesteśmy. On jest w środku nas. Widzicie, że cały czas mamy jakiś zamglony obraz. Nie mogę nawet szybko iść. Co to ma być? To ma być wszystko nagrane. Patrzcie, tam jest wolność. Ojejku. O. No masakra. Co? What the fuck? No. Himmler, you have become the host. Not so. Koniec! W końcu! O Boże, nie wiecie nawet, jak bardzo wyczekiwałem tego momentu. Dobra. Ojejku, Outlast, kurczę, pół roku w to nie grałem i skończyłem to w 2 dni. No dobra, kurde. Takiego zakończenia się chyba najmniej spodziewałem. No dobra, Red Barret zrobił świetną robotę, nawet kurczę, po 3 latach, czy tam 2 od premiery. Kurczę, cały czas niezły straszak z tej gry. No dobra, jeszcze pojawi się u mnie Whistleblower, czyli dodatek do gry. Czy tam, nie wiem czy... Chyba to ominę. To kurczę, była naprawdę pewnie życiowa rola, kurczę, dubbingować Chrisa Walkera, no. Nie wytrzymam. O. Ominąłem. Wybaczcie. Dobra. Niech tam się tutaj załaduje. No i zobaczymy, kurczę, no zobaczymy, pewnie nam menu wyświetli. Uff. No dobra. Poczekam, aż nas weźmie już do tego. Aż nam się to załaduje i skończę to, bo ja już mam dosyć. Na dzisiaj tego. To jest zbyt długo mi się to ładuje. Dobra, ja to skończę chyba tutaj, bo gra nie chce mi się załadować. Taki trolling, kurczę, na sam koniec gry. No smutne. No ale dobra, musiało nam, kurczę, zapisywać całość, którą zrobiliśmy przed chwilą, a to, co się przed chwilą działo, to była masakra. Kurczę. No, zobaczymy, co się dzieje w tym Whistleblower. Już to będzie jako osobna seria. No, zobaczymy, tak czy siak. To by było na tyle z tej serii. Mam nadzieję, że wam się podobała. Jeszcze Whistleblower, pamiętacie, będzie na moim kanale. No i to byłoby właściwie na tyle. A więc jeśli odcinek się wam spodobał, to zostawcie like oraz komentarz.
i do następnego odcinka. Już widzimy się w Whistleblower. Trzymajcie się. Cześć.